Hej, witam was ludzie bardzo serdecznie w drugiej sesji nagraniowej z Mrocznej Klątwy. Dzieje się dużo, a to jak zwykle jest sobą, powiedzmy. No i cóż, dotarliśmy do tego jakże pięknego miasta, którego nazwy już nie pamiętam niestety. Toriada, przed chwilą to powiedziałeś. Ale nie powiedziałem jego nazwy, powiedziałem, że przybyliśmy do jakiegoś miasta. Niestety nazwy nie pamiętałem, ale AZ jak zwykle ratuje sytuację. No dobra, rozejrzyjmy się po tej Toriadzie. Torianie, jak imię pewnej znanej osoby, oczywiście apostoła. Dobra, Torianie, to rozejrzyjmy się po tej Torianie i w takim wypadku co tu mamy tutaj do zrobienia, bo mieliśmy się chyba z kimś spotkać. Znaczy tutaj panuje zaraza, z tego co zdążyłem się zorientować, i teraz musimy z kimś chyba pogadać na temat tej zarazy. Quest był, że jesteśmy wysłani do jakiegoś starosty, burmistrza, coś takiego. Ja w tej chwili bardziej mi w tej chwili zależy na zdobyciu żarcia, bo jestem bardzo głodny. I właśnie mi się skończyło jakiekolwiek jedzenie. Tutaj widzę jakiś targ. Chodź tu, osoba. Chodź tu, panie dzieju, bo mam tutaj mięso dla ciebie. Handlarz różności. No to dawaj. O! Cześć. Sporo żarcia, ale... Cześć, co masz, dzieju? O, plus 2 ochrony, plus 2 obrażeń. Fajna rzecz. O, mam akurat 3 monetki na to. A co ja mam? Kurna, nie mam nic na podorędziu. A to dziwne. Bransoleta. A on tak, bo mi pozabierał. Dobra, ja mam tylko jedną złotą monetę. Chyba zabiorę sobie to plus 2 do ochrony, plus 2 do obrażeń. Fajna rzecz. Chciałbym, tylko że nie mam pieniędzy. A, bo wydałeś na ten rapier. To prawda. Ale w sensie Cordelas, ale jest starąbisty. No jest. Dobra. Tylko teraz pytanie, bo muszę się trochę poorientować, z której strony żeśmy przyszli. Stamtąd. I teraz wchodzimy stamtąd w dół. Przyszliśmy. No właśnie. To jest jakiś kościół. Czy coś takiego. Nie, to wygląda jak ten... twierdza. Kurde, nie pamiętam jak się nazywało taki w średniowiecznych zamkach takie miejsce. No powiedzmy, że townkeep czy coś takiego. Kojarzy mi się najbardziej ze stołpem, bo było w tym, w Władcy Pierścieni. Ale nie, to jest kościół. Ewidentnie. Dobra, ale nie pogadamy. No, może masz rację. Chyba faktycznie. Świątynia po prostu. No, cóż. Rzeczywiście nie ma krzyża. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Gdzie jest krzyż? Jeszcze więcej montażu mi narzucasz. Przynajmniej w tej sesji nagraniowej postaraj się ograniczyć to montowanie, bo w pierwszej sesji mi się nie chciało tego wycinać. Tego było za dużo i w zbyt randomowych momentach. Ej. Uwielbiam być randomowy. Nie będziesz mi mówił, jak mam grać. Jestem w jakiejś stajni. Tam był jakiś domek, który wyglądał jak... Kurczę, sam nie wiem co. Tam było dużo łóżek, tam było dużo skrzyń. Nie wiem, dla jakichś parobków. Nie wiem, może stajnie na okres kryzysowy. Możliwe. Tutaj jest jakaś brama zamknięta. Jest strażnik jakiś. Nie martw się, i tak podejrzewam, że większość z tego co tutaj jest to wytnę. Bo nic tu się nie dzieje praktycznie. Ej, w ogóle obczaj design tego pomieszczenia. Nie bardzo wiem co to jest i jakie jest zadanie tego czegoś, ale spoko. Coś tu było? Nie. What the fuck? Co to jest za magazyn? W ogóle... To tam pewnie coś kiedyś bardzo potężnego będzie. Dobra, to ty. Nie, bo dobra, dobra, no to do strażnika w takim wypadku. Elo, panie strażnik. Otworzysz mi bramę? Tak, ale uważaj, okolice bywają niebezpieczne. Niewątpliwie. Słuchaj, ale czy naprawdę będziesz szukał burmistrza na zewnątrz? Nie wiem, może stwierdził, że wyjeżdżę w Bieszczady, albo... Nie wiem. Stwierdził, że sam rozprawi się z maszkarami czającymi się w lesie. Nie mam pojęcia. Nie. Czy ty kiedykolwiek miałeś cośkolwiek wspólnego z jakimkolwiek burmistrzem? Z tymi ludźmi, którzy chodzą z bebechem tak wielkim, że nie widzą własnej sprzączki od paska? Którzy tylko siedzą za biurkiem, a czasem nawet niebo ich wyręczają inni ludzie? No i kurde, trafiłeś. No. Czasami... Grawitacja cię przyciągnęła. Nie wiem, w domu jest na przykład Gragas, to nie wiem, to on potrafi tę kanudę przywalić. Hehe, dobra. Zakończono quest, kłopoty w Torianie. No czytaj, AZ, ty masz zielone. Wiem, ale... Dobra, akurat mam trochę czasu, co cię do mnie sprowadza, podróżniku? Słyszałem o zarazie, chciałbym spróbować jakoś pomóc. Bardzo mnie to cieszy, każda pomoc się przyda. A tak się składa, że nawet miałbym dla ciebie zadanie. Co takiego miałbym zrobić? Od długiego czasu nie miałem raportu z tego, co się dzieje w przeklętej części miasta. Ludzie boją się tam chodzić.
Chcę wiedzieć, co się tam dzieje. Przekro tej części miasta? Gdzie to jest? Musisz znaleźć wyrwę w ziemi. Nad nią jest most. Przejdź z nim na drugą stronę. Tajemnicza zaraza. Idź do przeglądnej części miasta, dowiedz się, co się tam dzieje. Dobra, ja będę te rzeczy czytał. Ale kurczę, czekaj, bo mi się wydaje, że coś się popsuło z tym dialogiem na początku. No ale nieważne. O, szpital. Gdzie ty? Zobaczyłem szpital. Widać, że służba zdrowia nie jest aż taka zła w naszym kraju. Tak, tym bardziej, że do szpitala są zamknięte drzwi, które się nie otwierają. Tak. Zauważyłeś, że biesiadują tylko dziewczyny? A nie, dobra, jest jeden chłop. Dobra, chodźmy stąd. Mówiłem, że siedziba burmistrza. Czekaj, Kowal, może tutaj coś jest fajnego. O, jest gość. A nie, dobra, mam już te rzeczy. Wszystkie cztery. A ja? Ty nie. Chyba, albo ty nie masz chyba spodni. Nitowany. Hehe, śmieszne. Nie, ja mam nitowane tylko buty. Czekaj, bo ja mam... Nie, dobra, ja nie mam nitowanego... Nitowanej czapki, nitowanej kratki. Ja mam nitowane tylko i wyłącznie buty. Jezus Maria, ale to jest drogie! No jest, dlatego... Ale zmarnowałem na to do ochrony, ale ta ochrona też się daje, bo to w sumie rekompensuje mi te nitowane rzeczy. Zobacz. Bo te nitowane rzeczy dodają jeden, nie? No tak. Tak? W sensie względem tak. Tych poprzednich? Tak, one dodają jeden, a ten pierścień dodaje dwa i jeszcze dodaje do obrażeń. No już kurwa. Tylko moje spodnie są słabsze, bo ja mam ten, jeszcze słabsze spodnie i mam plus 4. To jest plus 6. No to tak, no to ty masz jeszcze słabsze spodnie. A tu w ogóle są jeszcze inni handlarze. O, handlarz bronią. Ale nie, on ma kiepskie bronie. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Cordelas jest chyba jedną z lepszych. Tak, w każdym razie jedną z lepszych mieczy. Tarczami, eliksirami. Strzały. O, tutaj masz tego, co rozmienia. O, i mamy tutaj, możemy u niego spieniężyć te, trofea myśliwskie. W sensie, wiesz, nici, te inne. I kupić żarcie. Dasz mi dwie złote monety? Chłopie, wszystko wydam na ten pierścień. Kurde. Wiesz co, bo widzę, tutaj jest fajny łuk. I się może generalnie on przydać. Bo ja... łuki zwiększają... Co? Jaki ty masz łuk? No mam krótki łuk, obrażenia od 2 chłopie, do 10. Chłopie, ja mam długi łuk. Od 3 do 18. No właśnie, od 3 do 18 i tam też jest długi łuk. Dobra. Czekaj, no, przeklęta część miasta. Gdzie to było? Przejść przez most, wyrwa i przejść przez most. No, podpowiedz, że gdzieś w tej części. O, tutaj, tam. Chyba tam. Nie rozgranicz u tego jakoś. No bo tu jest wyrwa w ziemi, patrz, tu jest wyrwa w ziemi, tu jest jakiś nie. Kurna, nie wiem, czy coś się kwalifikuje. Jest wyrwa w ziemi, ale nie ma mostu. Chyba, że chodzi o to. Zobacz. O tu. Nie jest most. Chodź tu. Tu. Tylko to nie jest wyrwa w ziemi, tylko to jest rzeka. Ale tam była wyrwa w ziemi, a tu mamy potem przejść przez wyrwę w ziemi, a potem przejść przez most. Tak to powiedziane było. Chyba, tak? Nie. Musisz znaleźć wyrwę w ziemi, nad nią jest most. Nad wyrwą w ziemi. No masz, pewnie masz rację, no dobra, to rozejrzyjmy się, bo to też nie wygląda jakby było w granicach powiedz miasta. Powiedz mi, czy ty poszedłeś na medycynę, czy poszedłeś na filozofię? Na medycynę, ale filozofii też w tym coś jest. Hipokrates inne sprawy, no zostaw mnie nie... Hipokrates chyba, kurwa! Nie przeklinaj tak, kurwa, nie chcę mi się tego wycinać. Jaki kurwa Hipokrates, o czym ty mówisz? Bo z hipokryzją mi się kojarzy. Może... Ty! Znalazłem wyrwę w ziemi! W życiu nie wsadziłem, żeby tak podjarany wyrwą w ziemi. W życiu nie myślałem, że podjaram się tak bardzo dołkiem. Nie no, autentycznie... Jest wyrwa w ziemi, jest most. Mogli dać jakiś znak. Wyrwa w ziemi. Tam! Taka... Mówiłem Katnisowi, że... nie, bo zaczyna mi wchodzić od ciebie. Dobra, czekaj. Nowy cel zadania. Tajemnicza zaraz... nowe zadanie powinno być. Nowy cel zadania, tajemnicza zaraza. Nie, bo ten szukaj okolice. Kurwa, to nie, czekaj, bo to zadanie dostaliśmy ten, od burmistrza. W sensie tam się rozpoczęło. Okej, racja. No i coś mówiłeś, bo ja i przerwałeś, bo zaatakował mnie, pająk! Zaatakował mnie, pająk! No, wracając, no, coś mówiłeś o Katniss. Tak, mówiłem mu, że... Jest problem z Torianą i z orientowaniem się po Torianie.
No że i nie jest to zrobione poprawnie. Swoją drogą, Katniss też mi napisał. Teraz już nie będę odmieniał twojego niku. Przepraszam, że to, że ten... Nie będę już odmieniał twojego niku, nie będę odmawiał i nie będę pouczała za to, żeby go odmieniał. No. Tak, tyle odnalazłem złoki właśnie. Przypadkiem. Ale to te złoki? Bo to chyba nie tylko jedyne. Czekaj, bo tutaj można wejść... O, dobra, jest tu jest pan. Jeden z czterech, tak? O, zaciął się, dobrze. Nie, bo za nici można dostać kolejne złoto. O, za zaciął kolejne... się jak... O, o, o. Wiesz co, zbierajmy surowe mięso, bo to też się przyda. Znaczy te, zgniłe. Swoją drogą, bardzo klimatycznie. Bardzo fajnie to jest zrobione. Uuu, mam bransoletę chyba dla ciebie. Dawaj, dawaj im bransoletę. Ta do szybkości ataku. Ja mam tą do ochrony, więc ten. Okej, ten dasz, da się wyjść. Nie, podejrzewam, że nie masz żadnej, więc dałem ci. No, nie mam nic, nie miałem nic. Wyszedłeś na piętro? Byłem tam, ale nic nie zbierałem. Tu jest skrzynia. Jest? Z czymś? Tak, z czymś, co tobie może się przydać. Nitowane kolcze buty. Czy to już masz? Akurat mam. Fuck. Nie, przydałby się jakiś złomiarz. To jest naprawdę, w kolejnym update'cie to musi być must. Tylko, czy to nie rozpierdzieli całkowicie balansu? Który w sumie i tak jest dosyć umowny w tej chwili. No nie wiem, to ewentualnie nie wiem, czy to się przydaje. Słuchaj, to będzie wchodzić wszystko, ale po kolei. Nie możesz zrobić wszystkiego to naraz. To też są fajne drzwi. Też znalazłem to na odcinku. Podejrzewam, że już ich nie ma. Jesteś? Dobra, idziemy dalej. O, siema. O, ta pani nie jest bezużyteczna. Ta pani umie się bić. No już, umiała. Oj. Tylko kobiety, które się umieją bić, nie są bezużyteczne. Kurwa, ludzie mnie znienawidzą. O kurna! Pająk z pająków, najgorsze gówno. A nie, zaraz dołączę do tego tutaj poniżej. Nie? Ała, trucizna. Nie. Cześć, tu są, to się kwalifikuje jako zwłoki? Nie, to... Nie, dobra, to jest. Wrócę. I właśnie, wiesz ile ja szukałem tych zwłok? To jest sama głowa. A widzisz, ja znalazłem od razu. Ja pierdzielę. Ale wiesz, co mnie bawi? Dobra, przyszliśmy, zabiliśmy co tu było i wyszliśmy. I mamy zdać raport. No, weszliśmy tam, no ogólnie to trupy tam są. Zaraz zdamy raport, zobaczysz co tam będzie. No, kurna, co jest? Co to było? Pewnie jakiś szkielet. Jeśli to ty, to zaraz cię zajebę, mam pół serca. No i przepraszam, no, może mnie trochę poniosło. Jeszcze kurda, bezczelnie mi kłamie, że to był szkielet. Zakończono quest, tajemnicza zaraza. Nic nie otrzymałeś. Nic. No. Wróciłem. I jak, widziałeś coś ciekawego? Czterech martwych ludzi. O chuj. Nie, przepraszam. Przepraszam. Ale to mnie takim tonem. A tam czterech martwych ludzi. Dobra, wracając. Czterech martwych ludzi, sporo pająków. Jeden z nich był większy niż reszta. Większy? Strażnik? Sprawdź jaskinię Phal. Tak jest. Kto to jest Bal? Bal. Uwierz mi, nie chcesz wiedzieć. No może faktycznie. Jeszcze kontynuuję mu teraz, żeby mu to wyłożyć. Pewnego razu zauważyliśmy wzmożoną aktywność pająków w okolicy. Zaczęły się mnożyć jak grzyby po deszczu. Nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić. Wkrótce stały się bardzo zuchwałe, zaczęły wchodzić do miasta, atakować ludzi. Staraliśmy się ich chronić, ale działo się to zbyt szybko. Nasi pobratymcy ginęli, a ci, którzy nie padli na miejscu, otruci i stawali się bezmyślnymi zombie. Od tamtego czasu część miasta jest zwana przeklętą. Wkrótce jeden ze strażników wypatrzył coś innego. Bestia wyglądała inaczej niż reszta pająków. Wielu próbowało ją pokonać, ale nikt nie wrócił. Po bardzo wielu próbach udało nam się go pochwycić. Okazało się, że jest w połowie skorpionem. Gdzie on teraz jest? Nawet jeśli ci powiem, nie da się tam wejść. Brama jest chroniona przed pieczęcią. Przynajmniej taką mam nadzieję. Klucz niedawno ukradła pajęcza królowa. Pajęcza królowa? Tak, a teraz siedzi gdzieś w grocie pod miastem. Gdzie jest ta grota? Zakradnę się tam i zabieraj ten klucz.
przy wschodniej bramie do miasta. Uważaj na siebie. Otrzymano nowy quest. Pajęcza królowa. Cel? Znajdź wejście do groty królowej pająków. Otrzymano klucz do groty pająków. Właśnie, jeszcze taka mała sugestia. Jeśli chcecie bardziej klimatyczną serię, to zapraszam do AZ-a. U niego prawdopodobnie będzie to mniej antyklimatyczne niż nasze rozmowy. Tu jest bardziej... To jest gra na singlu, to jest zupełnie co innego. No tak, bo tu jest raczej, wiecie, takie gadanko, luźna atmosfera. Na singlu podejrzewam, ma to dużo lepszy wydźwięk, znaczy ogólnie klimatu i tak dalej. Nie wyśmiewasz się z takich nawet głupich rzeczy, jeśli jesteś sam. Znaczy, no, nawet jeśli my się wyśmiewamy, to Katniss naprawdę stworzył zajebistą mapę, która naprawdę... Ja bym czegoś takiego nie stworzył, choćbym pracował nad tym, nie wiem, 10 lat, więc... Oczywiście, że tak, to co? To jest absolutnie... Że się śmiejemy, to co, to źle? Zacznijmy od tego, to że się śmieję. Właśnie, jeszcze taka jedna sprawa. Ja tu zrobię cięcie, żeby mieć pewność, że materiał się prawidłowo nagrywa. Wolę się upewnić.